Minowrocławskim magazynie miejskim wita Państwa Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Nowoczesne centrum. Skwer praw kobiet. W Inowrocławiu powstanie Centrum Programowania Robotów Przemysłowych. Placówka będzie funkcjonować w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu. Umowę w tej sprawie podpisali włodarze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu i Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To niezwykle ważny moment, jeśli chodzi o szkolnictwo i kształcenie zawodowe w powiecie inowrocławskim, podpisanie tej umowy. Tak. Z punktu widzenia organu tworzącego oświatę w Inowrocławiu, w powiecie inowrocławskim, to jest finalizowanie wreszcie tego działania, które już toczyliśmy z Pomorską Strefą Gospodarczą od roku. A więc utworzenie Centrum Programowania Robotów jest to szczyt, że tak powiem, marzeń nasz, który wreszcie zostanie spełniony, choć realizacja już taka praktyczna będzie dopiero na koniec tego roku, bo okres przygotowawczy łącznie z zakupem robotów, ich tu montażem, przeszkoleniem instruktorów jeszcze musi potrwać. Już zaraz będą zresztą instruktorzy szkoleni, którzy zajmą się tą pierwszym etapem. Dla nas jest to szczególnie ważne, ponieważ jest to skok cywilizacyjny, jeśli chodzi o edukację i o przygotowywanie kadr do działania w sferze produkcyjnej, ale roboty są wszędzie, łącznie z medycyną, gdzie operacje w tej chwili już roboty wykonują. Wiemy o tym doskonale, w jaki sposób nawigacja się odbywa. W związku z tym programowanie robotów to jest sztuka, która nie polega na tym, że ktoś z robotem pracuje, tylko tego robota umie zaprogramować pod jego potrzeby. I jeżeli młodzież nie miałaby tej dostępności tu w Inowrocławiu, jako centrum, jako ośrodek centralny powiatu inowrocławskiego, musiałaby udawać się do innych miejscowości, bo dzisiaj w XXI wieku to już w tej chwili obowiązek umieć te umiejętności kształcić. Nasze szkoły nie mogłyby tego procesu jakby prawidłowo przeprowadzić, a nasze przedsiębiorstwa tu na terenie powiatu już roboty mają przy produkcji, korzystają również nawet w drukarnie, które wykorzystują to do swojego projektowania materiału, który wychodzi do druku, ale to mówię, właściwie nas już nie opuści, bo to jest przyszłość i my musimy nadążać za tą przyszłością. Cieszę się bardzo, że Pomorska Strefa Gospodarcza wyszła nam naprzeciw i jesteśmy czwartym ośrodkiem, który będzie miał takie Centrum Programowania Robotów. Powiat Inowrocławski z przyjemnością wszedł w ten program, ma tam swoich przedstawicieli, ma także przedstawicieli, mają przedsiębiorcy naszego terenu. Pan Stanisław Barański jest również członkiem Pomorskiej Strefy Ekonomicznej. Zaczynamy od edukacji. Zaczynamy od edukacji, czyli w świadomość, przygotowywanie młodego pokolenia do takiej właśnie dojrzałości, aby robotami się zainteresować i aby wierzyć w to, że można się tu wykształcić i tu znaleźć pracę i tu zamieszkać. Nie uciekać za robotyką do innych ośrodków większych, gdzie akurat są o to ośrodki akademickie i ta dostępność jest większa. Dlatego też będziemy przyjmować i przedszkolaków, które mają się oswajać z takim widokiem. Potem szkoły podstawowe, będzie to bardziej takie, że tak powiem, zwiedzanie takiego centrum, bo roboty są potężne, bardzo kosztowne i na pewno musimy zadbać o to, żeby były w odpowiednim stanie przechowywane, ale i udostępniane właśnie w tych celach edukacyjnych. A potem te nasze szkoły techniczne. Ten ośrodek też będzie dopuszczał innych, wszystkich, którzy będą zainteresowani współpracą, zainteresowanym szkoleniem. To szkolenie tu będzie prowadzone nieodpłatnie, bo koszt utrzymania instruktorów powiat wziął na siebie. I to są jakby najważniejsze tajniki tego wielkiego wydarzenia, które dziś ujrzy światło dzienne, za co serdecznie dziękuję Pomorskiej Strefie Gospodarczej, tej inicjatywie, która pewnie w naszym wydaniu byłaby niemożliwa. Jeden robot, 250 milionów, to jest nie do wyobrażenia, w związku z tym nas by na pewno na to stać nie było. Dobrze, że takie centrum powstaje w Inowrocławiu, bo jak pokazały inne miasta, tego typu punkty świetnie się sprawdzają. Tak, to prawda. Nasz ośrodek we Włocławku i w Grudziądzu działa bardzo prężnie. Pomimo, że ruszyły gdzieś tam w połowie zeszłego roku, jest bardzo duże zainteresowanie szkół, nauczycieli, doradców zawodowych tym, żeby w naszych kursach
uczestniczyć, a jest to ważne, że to właśnie w takich miejscowościach te ośrodki są, dlatego że żeby zdobyć na dzisiejszy taki zawód, to uczniowie z tych miast musieliby wyjeżdżać do Torunia czy do Bydgoszczy, a będą mieli możliwość zdobycia bardzo ciekawego, dobrze płatnego zawodu na miejscu, bez wyjeżdżania ze swoich miejscowości, co na pewno spowoduje, że uczniowie z uboższych rodzin będą mogli zdobyć ten ciekawy zawód, no bo z tych uboższych rodzin trudno byłoby im sfinansować dojeżdżanie na takie kursy do Torunia czy do Bydgoszczy. I oczywiście jest to benefit dla lokalnej przedsiębiorczości, dlatego że na miejscu będą mieli wykształconych uczniów, co jak gdyby ograniczy ryzyko, że taki wykształcony uczeń po naszych kursach wyjedzie do Torunia czy do Bydgoszczy i opuści Inowrocław. Jeszcze podkreślmy jedną ważną rzecz. Młodzież będzie pracować, uczyć się na robotach praktycznie takich samych, jeśli chodzi o ich funkcjonowanie, jakie można spotkać w firmach. Tak, dokładnie tak. To są roboty edukacyjne. One po prostu są mniejsze, mają mniejsze udźwigi, natomiast ich budowa i funkcjonalność jest dokładnie taka sama jak robotów, które pracują w przemyśle. Je nawet by można wykorzystać do pracy w przemyśle, ale ponieważ są edukacyjne, to nie możemy tego robić. Natomiast one pracują na dokładnie takim samym oprogramowaniu, jak oprogramowanie robotów produkcyjnych. W związku z tym taki uczeń po kursie i zdanym egzaminie jest w stanie pójść do firmy i zaprogramować każdego robota przemysłowego. Skwer przy ulicy Jagieły być może będzie skwerem praw kobiet. O nadanie takiej nazwy do pełniącego funkcję prezydenta Inowrocławia wnioskowała część inowrocławianek. Witam Państwa na konferencji prasowej. W dzisiejszym spotkaniu uczestniczy Wojciech Piniewski, pełniący funkcję prezydenta miasta Inowrocławia, Julia Wierzbanowska-Kaczmarek, organizatora lokalnych strajków kobiet, Wiktoria Radulska, reprezentująca Inowrocławianki, które zgłosiły się z bardzo ciekawą inicjatywą do prezydenta miasta Inowrocławia, o której właśnie będziemy dzisiaj mówić. I witam oczywiście wszystkie Inowrocławianki, również przedstawicielki Rady Miejskiej Inowrocławia. Witam serdecznie i dziękujemy Państwu za przybycie. Dzień wyjątkowy, Międzynarodowy Dzień Kobiet, ale też Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet. Panie Prezydencie, proszę. Szanowni Państwo, tak jak Pani Rzecznik powiedziała, dzień wyjątkowy, Dzień Kobiet, Dzień Praw Kobiet. Ponownie wszystkim Paniom, wszystkim Inowrocławiankom złożę najserdeczniejsze życzenia w tym dniu dzisiejszym uśmiechu, radości, zadowolenia i życzę, żeby ten Dzień Kobiet w ich życiu osobistym, rodzinnym, prywatnym trwał przez cały rok, a nie tylko dzisiaj. Natomiast spotkaliśmy się nie przypadkowo w tym miejscu i w takim towarzystwie. Proszę zauważyć, że nie ma żadnego mężczyzny za mną. To nie jest przypadek, bowiem otrzymałem, nie pamiętam, 2-3 tygodnie temu wniosek podpisany przez mieszkanki Inowrocławia, by nadać jednemu z miejsc nazwę Praw Kobiet. Wytypowaliśmy skwer, który do tej pory imienia nie miał i taki projekt uchwały został przygotowany. Chcę Państwu ten projekt pokazać. To jest właśnie ten projekt, zaopiniowany już przez biuro prawne. Do Rady Miejskiej skierowany zostanie dzisiaj do Pana Przewodniczącego, by na najbliższą sesję marcową mógł trafić pod obrady radnych. Nadanie skwerowi w rejonie ulicy Władysława Łokietka i Władysława Jagieły nazwy praw kobiet. Załącznik mapowy jest do tego, ale o tym to już w takich detalach nie będę opowiadał. Jest to uchwała w moim przekonaniu i potrzebna, i oczekiwana. Ale przede wszystkim to jest projekt uchwały i jestem pewien, że taka uchwała zostanie podjęta, że ta uchwała nie powinna nas dzielić, że to jest uchwała
która powinna nas łączyć. Dlatego wierzę, że radni zagłosują jednomyślnie za przyjęciem tej uchwały, bo kwestia praw kobiet to nie jest tylko kwestia okazjonalnych akcji, które można zrobić raz, drugi czy trzeci. Prawa kobiet są fundamentem demokracji, są fundamentem wolności. Państwo polskie o te prawa kobiet zadbało bardzo wcześnie, bo już na początku II Rzeczypospolitej kobiety uzyskały w Polsce prawa wyborcze, ale potem, a już szczególnie w ostatnich latach, z tymi prawami kobiet było bardzo różnie. I stąd, mając na uwadze determinację, mając na uwadze protesty, zaangażowanie kobiet w obronę swoich praw, wydaje mi się, że podjęcie takiej właśnie uchwały w tym miejscu, czyli miejscu rekreacji, gdzie mamy z wózkami przyjeżdżają, gdzie kobiety odpoczywają, będzie bardzo celowe. Jeszcze raz powtarzam, mam przekonanie, że ta uchwała będzie i radnych, i mieszkanki Inowrocławia, mieszkańców Inowrocławia będzie łączyła, a nie dzieliła. Tyle wyjaśnienia na początku. Dziękuję bardzo. Jak będą pytania, oczywiście do dyspozycji jestem. Proszę o zabranie głosu panią Julię Wierzbanowską-Kaczmark. Dzień dobry, witam. Jako organizator lokalnych strajków kobiet chciałabym powiedzieć, że to jest bardzo fajna inicjatywa, że jest, będzie nam wszystkim kobietom w ogóle, które brały udział na przełomie roku 20 i 21 udział w strajkach, będziemy miały tak na dobrą sprawę swoje miejsce, gdzie będzie odznaczenie tego, naszej pracy, wszystkich starań, działań, które robiłyśmy przez te kilka miesięcy i będzie to miejsce właśnie dla nas też szczególne i mi się wydaje, że dla wszystkich mieszkańców, wszystkich kobiet, które brały udział w strajkach, żeby mieć takie właśnie miejsce, gdzie mogą przyjść, zobaczyć i będzie można w każdą rocznicę praktycznie, gdzie zaczęły się wszystkie strajki, upamiętnić tą chwilę właśnie tym miejscem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pani Julia, proszę o zabranie głosu. Wiktoria, przepraszam. Proszę się przedstawić. Dzień dobry, Wiktoria Radulska. Szanowni państwo, to miejsce jest przede wszystkim symboliczne. W tym mieście walczyłyśmy o swoje prawa. W tym miejscu walczyłyśmy o to i krzyczałyśmy, aby rządzący z PiS-u usłyszeli nasz głos. 15 października, dzięki naszemu krzykowi, w Polsce zmieniła się władza. Ale to nie jest tak, że nie możemy o tym przypominać. Trzeba przypominać. I to miejsce, właśnie to miejsce i ta nazwa będzie przypominać wszystkim i będzie dla wszystkich, którzy będą kiedykolwiek chcieli w przyszłości ograniczyć nasze prawa. To jest miejsce symboliczne, tak jak symbol błyskawicy, czyli symbol przeciwko protestom, przeciwko łamaniu praw kobiet. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, tak jak pan prezydent wspomniał, projekt uchwały, mamy nadzieję, że zostanie przegłosowany jednomyślnie, zostanie przedstawiony na najbliższej sesji Rady Miejskiej Inowrocławia i zapraszam państwa do pytań. Jeżeli nie ma, wszystko jest jasne. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję za przybycie, bo wiem, że bardzo natężony dzień macie, dużo się dzieje, ale to jest signum temporis, kampania trwa, a my też chcemy wyjść z ciekawą, nową, bardzo ważną inicjatywą dzisiaj. Dziękuję bardzo. Zdjęcie. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.